Witam Państwa serdecznie. Doktor Agnieszka Malczewska-Błaszczyk, Instytut SO Positive. Drodzy Państwo, mamy nowy rok, czas szczególny. Teraz mogliście odczuć pomiędzy tym nowiem a pełnią zaćmieniem, bardzo dużo różnych intensywnych emocji, dużo różnych dziwnych sytuacji. Zresztą, co ciekawe, odzywały się do nas osoby, z którymi gdzieś tam nie mieliśmy dawno kontaktu. W ogóle odzywały się też w bardzo dziwnych kwestiach, w bardzo dziwnych sprawach. Tutaj było zwrócenie uwagi, że ten księżyc ostatni był w raku i w ogóle, że była tam kwestia mocno aspektowanych, tak można powiedzieć, węzłów księżycowych. Coś, co się odnosiło właśnie między innymi do karmy. Dlatego też mogły się dziać różne dziwne sytuacje. Ja już abstrahuję od tego, że każda pełnia gdzieś tam te 3 dni przed i po jest wyczuwalna. No, a ta była też szczególnie mocna. No, a co do tego roku? Widzimy, że już zaczął się bardzo mocno intensywnie, że można powiedzieć, niektórzy to ujmą mało ciekawie, zważając na sytuację, jak to mówią, na Bliskim Wschodzie, ale i działania oczywiście tutaj Stanów Zjednoczonych i nie tylko, ale to jest tylko jakaś tam jedna z kwestii takich pośrednich, jeżeli można to tak ująć, bo weźmy pod uwagę znowu teraz jeszcze te pożary w Australii, ale to jest to samo, co mówiliśmy o tym efekcie motyla, że coś dzieje się w jednym miejscu i w innym miejscu, tak jak to niektórzy mówią, wywala znacznie mocniej. Gdzieś ta energia na Ziemi musi być odreagowana, tak można to ująć. Także tutaj jeszcze w tych dniach my wysyłaliśmy pozytywną energię właśnie między innymi do Australii w intencji pokoju na cały świat i w intencji ugaszenia tych pożarów. I nie chodzi tylko tutaj o samą Australię. A ten rok może być w ogóle bardzo ciekawy. Z jakiego powodu? Między innymi są bardzo specyficzne układy planetarne. Nie będę wchodziła w szczegóły, bo mamy od tego super fachowców, super astrologów i możecie znaleźć z najmniejszymi szczegółami wszystko na sieci. Ale co ja mogę powiedzieć jako osoba pracująca na co dzień z energiami? Że widzę bardzo wyraźną różnicę. Tą różnicę, jak już mówiłam, widzę od 2012 roku, że jest zupełnie inna praca właśnie z energią, z energetyką jakąkolwiek. I przede wszystkim to, że my mamy cały czas, z roku na rok, zwiększoną możliwość kreacji. Kreacji tego wszystkiego, co robimy. I tak jak możemy powiedzieć, afirmacja, niektórzy to nazywają, inni prawo przyciągania. Mówię teraz już tak bardzo ogólnie, żeby wszyscy mogli zrozumieć, o co chodzi. Także myślę, że Wasze mapy marzeń, które już teraz zrobiliście lub jesteście w trakcie robienia, mogą się nawet szybciej zmaterializować niż normalnie. Oczywiście jak ktoś potrzebuje pomocy przy takiej mapie, czy w ogóle przy innych kwestiach, no to tradycyjnie służę pomocą, bo tutaj też jest wiele lat praktyki w tym zakresie. No ale co przede wszystkim na ten rok? Przede wszystkim w końcu tak jakby miały runąć gdzieś tam stare struktury. Już niektórzy mówią, że cały czas się to dzieje. No dzieje się cały czas, jak najbardziej. Ale tutaj bym dała takie ostrzeżenie na ten rok dla tych wszystkich osób, które są nieszczere, które kłamią, które kombinują. Po prostu tak jakby tutaj w końcu mieli przytarty ten nos. Tak jakby pewne kwestie miały coraz bardziej wyjść na jaw. Zresztą teraz, kiedy mamy epokę, już tak niektórzy powiemy, że już jesteśmy gdzieś tam w tej erze wodnika, ale przede wszystkim chodzi o to, że już coraz więcej ludzi się budzi, coraz więcej ludzi czuje sercem. Działamy po prostu z tego pola serca. I to powoduje, że my czujemy tak jakby bardziej pozazmysłowo. A to powoduje, że ktoś może nam coś mówić, ale my już nie zwracamy uwagi na to, co on do nas mówi, tylko zwracamy uwagę na to, co czujemy w tym momencie. I bardzo często jest taki totalny rozdźwięk pomiędzy tymi dwoma kwestiami.
bo mówi zupełnie co innego, a my tak naprawdę czujemy, że jego ciało, jego gesty i w ogóle jego, tak powiedzą, wibracje chce nam przekazać zupełnie coś innego. Także drodzy Państwo, w tym roku też kierujcie się gdzieś tam właśnie między innymi intuicją, idźcie gdzieś tam za, można powiedzieć, pragnieniami Waszego serca, kreujcie same pozytywy. Jeżeli będą Wam przychodzić jakieś negatywne myśli do głowy, to od razu starajcie się zastępować je pozytywami, dlatego że te tak zwane myślokształty mogą się bardzo szybko materializować, szybciej niż by się chciało. To samo, jeżeli chodzi o karmę, jak niektórzy mówią karma, tak? Czyli powiedzmy gdzieś coś, co jest zapisane na Waszych matrycach, no powiem już teraz tak ogólnie, i tak jak niektórzy mówią, że karma wraca. I to jest niesamowite, bo jeżeli ktoś postępuje negatywnie, to ktoś się pyta, ale kiedy ta karma mu wróci? I powiem Wam, że co jest niesamowite, zarówno jak to się mówi złe, jak i dobre, jest w stanie wrócić nawet tego samego dnia, bo już takie przypadki obserwowałam w ostatnim półroczu. Ale to wszystko, przede wszystkim jak możemy jeszcze wzmocnić, co możemy robić, tak? Bo wiadomo, że też ta sytuacja na świecie jest niestabilna i ktoś powie, bo ile osób nas zresztą straszy wojną, ile osób mówi też tutaj o różnych innych sytuacjach. Wiadomo, że mogą być różnego rodzaju kataklizmy, bo zawsze tak może być. Dlaczego? No tak jak mówiliśmy, że w niektórych miejscach ta struktura Ziemi jest troszeczkę niestabilna, także wiadomo, że co roku są teraz jakieś trzęsienia Ziemi. Mogą być oczywiście też różnego rodzaju inne klęski, mówię teraz tak ogólnie. To jest nieodzowne, bo zawsze gdzieś coś na Ziemi w którymś miejscu będzie. Tylko jak widzimy, skutki czegoś, co są w jednym miejscu na Ziemi, również idą i w inną stronę. I tak się czasem ktoś pyta właściwie, co zrobić, jak się ochronić. No to jest świetne pytanie. Teraz mamy jeszcze tą technologię 5G. Ja bym proponowała przede wszystkim starać się właśnie na miarę możliwości podnosić te wibracje, swoje własne wibracje. Co jest do tego fajne? Oczywiście między innymi modlitwa, właściwa modlitwa, połączenie z uniwersum, z Bogiem, z tą najwyższą światłością. To podnosi między innymi nasze wibracje. Kolejna kwestia, praca z różnymi fajnymi narzędziami. Ja akurat mam tą przyjemność, że mam kamertony. To jest jeden z moich ulubionych, Camerton Dena, którym też pracuję zarówno sama, jak i z klientami, pomagając tutaj wieloaspektowo. Tu mam jeszcze Camerton Om, to jest właśnie też Camerton Serca. Notabene, dlaczego wzięłam te dwa Camertony dzisiaj? Bo przecież Camertonów mam praktycznie około 100, a sami wiecie, że takich dostępnych mamy nawet 500 różnych częstotliwości. Dlatego, że oba te kamertony, zarówno OM, jak i DNA, są kamertonami powiązanymi właśnie z sercem. Czyli z tą naszą, można powiedzieć, pierwotną mocą, można by to tak ująć tutaj. Czyli znowu mamy wpływ na to, co nas otacza, na to, co byśmy chcieli. I te dwa kamertony są nie tylko do jakiegoś takiego wyciszenia dla nas, dla lepszego snu, już teraz mówię bardzo ogólnie. Oczywiście też nie używajcie ich sami bez przeszkolenia, więc tutaj już jest kolejna kwestia. Ale jeszcze tak podsumowując, wiadomo, że do podnoszenia wibracji fajne są również inne instrumenty, czy słuchanie odpowiedniej muzyki. Ja mam akurat też to szczęście, że mam misy, że mam gongi, no ale w końcu jestem dźwiękoterapeutą. Również kwestia tutaj tego, jak robicie porządki w Waszym otoczeniu. Możecie sobie, tak jak już kiedyś mówiliśmy, czy palić Palo Santo, czy używać odpowiednich olejków eterycznych. Tutaj polecam strony Eweliny. Ja jeszcze tam dam linki. Lub też te wszystkie fajne rzeczy, które możecie właśnie znaleźć w Cedrowych Wzgórzach. Tam sobie poczytacie. Także to wszystko, to są takie nasze rzeczy tutaj w tym Matrixie, którymi możemy się wspomagać gdzieś tam, żeby się było
żeby żyło się lepiej. Oczywiście również zapraszam różne osoby, te, które korzystają na tak zwane wglądy dywinacyjne. Możemy skorzystać z różnego rodzaju kart, ale wiadomo, że mamy też inne sposoby. Niezależnie weźcie pod uwagę, że tak zwana wróżba jest po prostu tylko wróżbą. I też z tego, co zauważyłam, to nawet w tym momencie są tak specyficzne energie, że to, że dzisiaj rozłożymy karty, to nie znaczy, że dokładnie będzie tak, jak wyjdzie w tych kartach. Czasem jest właśnie tak, że nawet są takie zaburzenia na przestrzeni, że dobrze jest najpierw wcześniej oczyścić przestrzeń, wyregulować naszą energetykę, zanim w ogóle będziemy dalej te karty kładli. Także też jak Wam się zdarzy gdzieś tam pójść i usłyszycie jakieś bardzo złe prognozy na Waszą przyszłość, to powiedziałabym, że się tym nie przejmujcie. Ja mówię, dlaczego? Dlatego, że po prostu czasem wystarczy wykonać jakąś konkretną pracę energetyczną. To wiedzą też wszystkie osoby, które pracują z kamertonami i różnymi innymi narzędziami i sposobami. I dzięki temu można właściwie sobie wykreować inną, lepszą przyszłość. Niekoniecznie tą, która w tym momencie się nam gdzieś tam pokazuje w tych pierwotnych zapisach na dany dzisiejszy dzień. Zresztą pamiętajcie jeszcze dwie podstawowe rzeczy, że nawet jak Wam też wyjdą pozytywne kwestie, to jeżeli Wy nie przyłożycie do tego Waszych starań, to też nic z tego może nie być, bo prognozy są prognozami. Ale jeżeli ktoś dopuszcza się tak zwanego zaniechania, to nic dziwnego, że coś się nie wydarzy. To jest tak samo, jak macie przypowieść o siewcy i z tymi ziarnami, które niektóre trafiały na żyzny grunt, a niektóre na pustynny. Ale to tak samo, jak macie tą przypowieść biblijną inną, o pannach mądrych i głupich. Kiedy jedne zabezpieczyły na przyjście Jezusa, bo one oczekiwały wtedy na Jego przyjście, odpowiednią ilość oliwy. No i tak się skończyło, że jak to się mówi, jednym się skończyła ta oliwa i poszły, wróciły się, jak to się mówi, z powrotem po jakąś tam kolejną partię. Natomiast te, które były dobrze przygotowane, nie miały problemu i właściwie wyczekały, spotkały się, natomiast tamte no, przegapiły swoją szansę. Także drodzy Państwo, oczywiście zapraszam też na sesje tegoroczne i przede wszystkim co mogę powiedzieć? Pamiętajcie, że sami kreujecie swoje życie i właściwie wy decydujecie na dobrą sprawę, co będzie. Także zróbcie wszystko, żeby i Wam, i Waszym bliskim żyło się lepiej. I nawet może nie tyle, że bliskim, bo zwróćcie uwagę na wszystkich. Na wszystkich, którzy potrzebują tej pomocy, bo każdy czymś rezonuje. I każda wysłana energia, to jest tak samo jak mówimy tutaj, że wysyłamy te intencje w każdych ważnych sytuacjach, tak jak teraz wysyłaliśmy, w każdych jakichś tam ważnych kwestiach. Nieważne, że ja wyślę dzisiaj o tej 15, ktoś wyśle o 16, ponieważ mamy tak zwaną specyficzną, tą, jak to mówią, nielinearność czasu, bo to też różnie się nazywa, to nie ma znaczenia. To wszystko i tak razem się skumuluje. Tak jak się kumulują te negatywne energie niestety, te negatywne myślokształty, które tworzą potem egregory i to, co nam nie sprzyja, tak samo się tutaj kształtują te pozytywne. I dlatego, żeby była ta równowaga, pracujcie nad tym. Starajcie się, żeby ten rok, rok prawdy, tak można to ująć, żeby spowodował jakąś taką jeszcze bardziej pozytywną eskalację. Bo życie w kłamstwie, w oszustwie jest po prostu, no powiem, bez sensu. Jak to kiedyś powiedziała taka jedna moja znajoma osoba w wakacje, że współczuję tym osobom, co kłamią, bo muszą bardzo dobrze pamiętać, co komu mówiły i w związku z czym się bardzo męczą. Bardzo mi się to podobało. Mogę powiedzieć pozdrawiam, Rysiu. Wszyscy wiemy, o kogo chodzi, z tych osób, co wiedzą. Bardzo fajna, pozytywna osoba.
Także słuchajcie, moi drodzy, pozdrawiam Wam serdecznie i życzę wszystkiego, co najlepsze na ten nadchodzący rok 2020 i tradycyjnie niech będzie lepszy od poprzedniego.